Namaste. Dokładnie teraz o godzinie 21:21 mojego czasu na wyspie Porto Santo na mitycznej Atlantydzie zakończyłam nasz 79. rytuał dla Matki Ziemi, pełnia Bobra, czyli siła Twojej wizji. I dzisiaj chciałabym dokładnie teraz, tak na żywo, opowiedzieć Ci wszystko to, co wydarzyło się przed naszym rytuałem, a także co jest przed nami. Jako tło do tego nagrania, ponieważ nagrywam teraz mój głos, jest już na zewnątrz zupełnie ciemno, wykorzystałam ten filmik, który znasz już, który jest widoczny na mediach społecznościowych i jest zaproszeniem na naszą czwartkową 84. ceremonię. A temat naszej 84. ceremonii jest niezwykły. Szczęście stoi już na progu i puka do Twoich drzwi. I teraz tylko od Ciebie zależy, czy słyszysz to pukanie, czy widzisz to szczęście i przede wszystkim, czy te drzwi otworzysz. Przesłania naszej 84. ceremonii są tak niezwykłe, jak i samo miejsce, gdzie ona się odbędzie. I tak jak widzisz na filmie, na tym filmie jest nałożony filtr. Ten różowy kolor to jest filtr, który mogę tutaj nałożyć w programie iMovie. Dlatego go nałożyłam, aby było jeszcze bardziej widać, jakie to niebo było niezwykłe w czasie tego nagrania. Na tym oryginalnym nagraniu, które jest na mediach społecznościowych, widzisz to dramatyczne niebo, ale teraz, gdy dołożyliśmy ten kolor różowy, wygląda to po prostu niesamowicie. I takie niebo towarzyszy mi tutaj cały czas od mojego przejazdu, czyli od tego pierwszego tej pierwszej medytacji, tego pierwszego rytuału, który wykonałam, by ściągnąć deszcz. I ten deszcz się pojawił. Najmocniej padało w niedzielę, ponieważ pół dnia spędziłam w oceanie, stojąc w oceanie w zimnej już wodzie i prosząc siły wyższe o pomoc, o wsparcie dla wszystkich istotek, bo jak wiesz, to dokładnie w niedzielę odbyło się to największe polowanie tutaj na wyspie. I dzisiaj, gdy przed samym rytuałem wybrałam się nad brzeg oceanu, to widziałam 8 małych króliczków. One przeżyły, im się udało przeżyć. Jestem pewna, że siła wyższa ochroniła również wiele, wiele, wiele innych stworzeń. Ponieważ dokładnie w niedzielę, gdy udało mi się wywołać burzę, deszcz, praktycznie przez pół dnia, bo polowanie zazwyczaj trwa tak od rana do mniej więcej godzin popołudniowych, a później już myśliwi spędzają resztę dnia na piciu alkoholu, to przez ten czas, cały czas padał deszcz. Stałam w oceanie i ze wszystkich stron padało tak niesamowicie. Jak wróciłam do domu, to byłam przemarznięta, przemoczona, ale szczęśliwa, że siła wyższa pomogła mi to wszystko zablokować. I tak działają nasze myśli. Naturalnie naszą siłę tworzenia, magnetyzmu należy ćwiczyć, bo praktyka czyni mistrza i dla mnie jest to już o wiele łatwiejsze niż dla wielu osób z Was, ale wierz mi, że każdy może to mistrzostwo osiągnąć, jestem tego pewna. I dokładnie teraz jest ten czas przed rytuałem dla Matki Ziemi i w czasie rytuału i po rytuale właśnie siła Twojej wizji. Czyli jakie są Twoje myśli i to pojawiło się dzisiaj na naszym spotkaniu, czyli po przywołaniu żywiołów, po tej całym tym rytualnym przebiegu, który znasz, bo przecież od 7 lat spotykamy się na rytuałach dla Matki Ziemi, to wszystko jest już tak znane, już weszło nam w krew, tak jak nasze ceremonie, prawda? Gdy wykonujemy ten cały etap aktywacji wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, uwolnienia się od tych wszystkich energii, które są wokół nas i które przyczepiają się czasami, gdy jesteśmy słabsi, chorzy lub mamy po prostu jakiś taki słabszy moment, to te energie mogą się przyczepić i za każdym razem w czwartek, gdy dokonujemy tego oczyszczenia, to już jest to tak normalne i naturalne, przebiega praktycznie samo z siebie. I tak przebiegał również nasz dzisiejszy 79. rytuał dla Matki Ziemi. I to jest niesamowite, bo popatrz, on kończy serię 70.
70 rytuałów i przechodzimy do serii 80 rytuałów, czyli kończymy tę serię królewskich spotkań, a zaczynamy takie spotkania nieskończoności i nieograniczonych możliwości. I dokładnie w tym samym czasie teraz jesteśmy przy, no naturalnie, 80 serii naszych ceremonii, czyli jak to niesamowicie zgrało się w czasie. Popatrz, od 7 lat trwają rytuały dla Matki Ziemi, nasze ceremonie no od ponad roku i nagle spotykamy się w tym samym czasie energetycznym. Temat do przemyśleń, prawda? Dzisiejszy rytuał był bardzo piękny, bardzo dużo energii skupiało się na krystalicznych myślach, czyli takiej czystości wewnętrznej, czystości dookoła, porządku, uporządkowanych, jasnych myśli. I te energie tak w takiej formie takiego gwiezdnego pyłu rozchodziły się wszędzie dookoła. To było niesamowite odczucie, tak jakby po prostu padał taki malutki deszczyk, ale tak maleńki, ale bardzo, bardzo gęsty i te energie wibrowały w powietrzu wszędzie dookoła mnie i rozchodziły się dalej, dalej, dalej. Połączenie, nasze połączenie było bardzo silnie wyczuwalne, ale to jest normalne na wyspach mitycznej Atlantydy, czyli na archipelagu tutaj Madery, Porto Santo, czy na Azorach. Te energie są po prostu niesamowicie wyczuwalne, bardzo mocno. Także czułam każdą osobę z Was, która brała udział, tak jakby stała obok mnie i nasze myśli łączyły się w tym pięknym celu. Widziałam, że bardzo dużo Waszych myśli było skierowane na temat, który poruszyłam, czyli temat polowań i już tak bardzo dużo zmienia się wokół nas i myślę, że dzisiejszy rytuał to był takim gwoździem do trumny dla polowań i dla myśliwych. Może jeszcze trzeba będzie to troszeczkę wzmocnić w kolejnych miesiącach, ale ta energia była bardzo silnie wyczuwalna. Tak jakby nagle wszyscy ludzie na całej Ziemi, ten temat pojawił się w ich myślach. I cały ten rytuał, nasz dzisiejszy 79. rytuał dla Matki Ziemi, był właśnie taki, no taki niesamowity, taki jakbyśmy z pomocą energii wyższych, energii wszechświata, ale również z pomocą energii wysyłanych przez mieszkańców innych gwiazd, czyli tak jakby z naszej całej galaktyki spływały te myśli, ta energia, te wibracje i trafiały do wszystkich zakamarków na Ziemi i zapisywały się w tej globalnej świadomości. To było niesamowite odczucie. Już kiedyś był taki rytuał, gdzie mieliśmy takie niesamowite wsparcie od naszych braci i sióstr galaktycznych, nazwijmy to tak, tymi prostymi słowami. I dokładnie dzisiaj było to samo, że po prostu te myśli jakbyśmy jak nasionka zasiewali w głowach wszystkich ludzi. I jestem bardzo ciekawa, jakie zmiany nastąpią w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach, bo było to bardzo, bardzo silne. I te myśli nie dotyczyły tylko polowań, one dotyczyły ogólnie takiego połączenia z naturą, takiej fascynacji naturą. Więc na pewno wiele ludzi na Ziemi jeszcze dostało mnóstwo impulsów, by pokazywać piękno natury innym. Myślę, że bardzo dużo takich właśnie zajęć artystycznych pojawi się w kolejnym czasie, ale również na wszystkich innych płaszczyznach. Taka fascynacja tym światem dookoła, tą boskością, tym niesamowitym dziełem wszechświata, o którym tak mało wiemy. Takie niesamowite połączenie również z innymi mieszkańcami Ziemi, czyli innymi zwierzętami, insektami, owadami wszelkiego rodzaju, bardzo silne, ale także takie spojrzenie jak gdyby na zasadzie to są nasi bracia i nasze siostry, że mieszkamy tutaj razem i taka niesamowita harmonia, która była wyczuwalna każdym zmysłem. I tak ten rytuał mogłabym tak w tych dwóch słowach podsumować, że było to
jak gdyby zasadzenie, zasianie takich ziarenek, które będą kiełkować w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach i będą przynosić niesamowite zmiany tutaj na Ziemi. I również było bardzo wyczuwalne, że energie mroku, istoty demoniczne, istoty tych niższych wymiarów, jak gdyby uciekały, chowały się po kątach, czyli to nasze światło rośnie tak niesamowicie, że oczywiście jeżeli oglądamy wiadomości, oglądamy, koncentrujemy się na negatywnych sprawach, to tego nie widać. Ale gdy widzimy to w takich spotkaniach, to dokładnie jest widoczne, jak te istoty tak po prostu zostają wyrzucone z ziemi i wycofują się do swojej ojczyzny, ponieważ one również chcą wrócić do domu, chcą wrócić do swoich niższych wymiarów, również na inne miejsca poza ziemię i dlatego to nie jest tak, że my je wyrzucamy i robimy im krzywdę, my im pomagamy. Czyli to jest tak, że one już tyle setek lat są tutaj uwięzione, ponieważ zostały tutaj ściągnięte na ziemię, ale wcale nie czują się tutaj dobrze, bo brakuje im odpowiednich wibracji, dlatego wywołują różne negatywne rzeczy, aby się najeść, nazwijmy to tak, a w rzeczywistości, gdy wrócą do domu, to wrócą jak gdyby do swojego własnego świata, do swojego własnego środowiska i przestaną być głodne, tylko będą po prostu u siebie, na swoim własnym terytorium. Czyli tutaj jest również odpowiedź na takie pytanie, które pojawiło się kiedyś w ostatnich waszych listach, czy setkach waszych listów. Bardzo często pojawiają się bardzo ciekawe pytania, czyli te listy nie tylko dotyczą prywatnych sytuacji, w których pomagam wam i daję wam wskazówki, ale również dotyczą właśnie takich rzeczy. I takie pytanie się pojawiło, takie wyrzuty sumienia, że jak to, jak my wyrzucimy te obce istoty z ziemi, to gdzie one pójdą? No pójdą do siebie, pójdą do domu i będą szczęśliwe wreszcie w tych wibracjach, do których zostały stworzone, a nie do których zostały sztucznie ściągnięte. I także dzisiejszy rytuał, 79. rytuał dla Matki Ziemi był fascynujący, niesamowity, przepiękne połączenie. Znów taka duża ilość osób wzięła w nim udział, czyli jak widać moje krótkie filmiki na YouTube są bardzo potrzebne, bo jednak wiele osób zapomniało jak gdyby o tych rytuałach i ja to obserwowałam przez ostatnie miesiące, że na początku, na samym początku 2012 roku brało udział tylko około tych 100 osób, potem ta ilość wzrosła, 200 osób, 300 osób i tak rosła, 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 aż osiągnęła tą ilość prawie 8 tysięcy, a później znowu zaczęła maleć. Czyli od momentu, gdy stworzyłam wspólnotę, wiele osób to źle zrozumiało, mając wrażenie, że wspólnota to jest jakaś zamknięta struktura i wiele osób wycofało się z rytuałów dla Matki Ziemi zupełnie niepotrzebnie. I teraz, gdy w ostatnich dniach tak dużo filmików dla Was nagrałam i tyle różnych przekazów przekazałam, to znowu widzę, że ta ilość osób wzrasta. To jest niesamowicie fascynujące. I to jest również rzecz, o której chciałabym Ci dzisiaj poinformować, że w kolejnych tygodniach będą tylko i wyłącznie nasze ceremonie w czwartki, czyli nasze ceremonie są jak tradycja i będziemy się spotykać cały czas, natomiast spotkania w środy troszeczkę zmienią swoją formę, czyli nie będą tylko w środy, będziemy się spotykać, myślę, że dużo częściej, będę nagrywać również spontaniczne spotkania, spontaniczne filmiki, bo wiem, że tego bardzo potrzebujecie, czyli te długie spotkania w środy zmienią swój charakter w takie króciutkie. To jest przekaz od siły wyższej, który dotyczy również mojej pracy. Dlatego, że w ostatnich miesiącach wyglądało to tak, że nagrywałam dla Was ceremonię i to zazwyczaj trwa mniej więcej minimum jeden dzień, jak wszystko jest idealnie, ale zazwyczaj zajmowało mi to 3 dni, czyli otrzymanie przekazów, sformułowanie tych przekazów w słowa, następnie przygotowanie miejsca mocy, odnalezienie tego miejsca mocy, nagranie ceremonii, później bycie z Wami w czasie tej ceremonii, później jeszcze komentarze, odpowiedzi na komentarze i przygotowanie fragmentów. No to wszystko
3-4 dni w tygodniu. Do tego doszły nasze spotkania w środy, które na początku miały formę słuchowisk, tak jak to teraz, słuchowisko, czyli zajmowało mi bardzo mało czasu i mogłam szybciutko przygotować godzinne spotkanie i było gotowe. Ale później czułam, że potrzebujemy się widzieć, widzieć i odczuwać. I dlatego te spotkania w środy przekształciłam formy takich spotkań mniej więcej jak ceremonie, tylko bardziej luźniutkich. I tutaj się okazało, że jednak przyszło to moje fizyczne również możliwości, bo nie byłam w stanie przygotować i ceremonii, czyli na przykład 3 dni czy 4 dni czasami, i później jeszcze spotkania w środy, gdzie również 1 dzień do 3 dni przygotowanie tego spotkania mi zajęło i zabrakło mi czasu na inne rzeczy, na przykład na odpowiedzi na wasze listy. Czyli było tak, że tylko koncentrowałam się na pracach, na zamówionych rytuałach, na zamówionych przepowiedniach i później ceremonie, a później, gdy starczało mi jeszcze czasu, nagrywałam to spotkanie w środę. I okazało się, że na ceremoniach byliście w komplecie, czyli wszystkie osoby były obecne albo w czasie ceremonii, albo ten maksymalnie dzień później, bo ja widziałam to zawsze, jeżeli spotkaliśmy się przed szczyt, widziałam, kto jest na ceremonii i widziałam również później w statystykach, ile osób tą ceremonię jeszcze później obejrzało po raz kolejny. No i okazało się, że ceremonie miały praktycznie 99% uczestników, a na czasie w środy było tylko 40% uczestników, czyli ta cała energia włożona w te nagrania jak gdyby no nie była w 100% wykorzystana. I kilka razy pytałam was o to, pytałam was również wybiórczo, czy bierzecie udział tylko w ceremoniach, czy bierzecie udział w spotkaniach w środy. I okazało się, że w ceremoniach, mimo tego, że ceremonie są przecież płatne, brały udział praktycznie wszystkie osoby, które były zarejestrowane, które miały konto, natomiast w spotkaniach w środę tylko połowa, mimo tego, że były one bezpłatne. Dlatego myślę, że Siła Wyższa widziała to również z innej perspektywy i te przesłania pojawiły się już mniej więcej miesiąc temu, że mam zmienić tą formę, ale nie byłam na to gotowa. Dlatego w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy to spotkanie w środę nie pojawiło się i za to pojawiły się inne filmiki, inne króciutkie przekazy. I teraz w kolejnych tygodniach tak będziemy się rozwijać. Czyli spotkanie w środę przemieni się w kilka krótkich spotkań przez cały tydzień, a spotkania w czwartki, czyli nasze ceremonie, będą jeszcze głębsze, jeszcze bardziej energetyczne, ponieważ cała moja energia pójdzie na ich przygotowanie tak w 100%, czyli nie dwie rzeczy, ale jedna taka bardzo, bardzo głęboka. I to jest taka malutka informacja, ponieważ wiem, że pojawiają się te pytania, dlaczego nie było ostatniego spotkania i teraz się na pewno znowu by pojawiły, dlaczego nie ma kolejnego spotkania w środę. Zamiast tych spotkań w środę, które i tak były bezpłatne, będą te filmiki również na mediach społecznościowych, ponieważ wiele osób jednak jest zarejestrowana na tych mediach i dostaje te przypominajki, gdy tylko nowy filmik się pojawia. I tak postaram się wrzucać, nazwijmy to tak brzydko, różne rzeczy, króciutkie wycinki, fragmenty, również krótkie spotkania na bieżąco, przez cały tydzień, tak abyśmy byli bliziutko cały czas, a czwartek to jest nasz dzień święty, nazwijmy go tak, to jest dzień, gdzie spotykamy się tylko na ceremonii i to jest dzień, który warto tak również celebrować, czyli taki wyjątkowy dzień. Pozwróć na to uwagę, że ceremonie odbywają się zawsze w czwartki, co tydzień, a czwartek to jest dzień Jowisza, czyli według energii planetarnych jest to najbardziej taki boski dzień. Gdy coś robimy w czwartek, to ma to niesamowite takie boskie światło, nazwijmy to tak, czyli błogosławieństwo jak gdyby od siły wyższej i ma to zawsze
taki solidny fundament, głębokie korzenie. Jeżeli chcemy, żeby coś było takie długotrwałe, bardzo wyjątkowe, bardzo głębokie, to właśnie czwartek jest do tego idealny i tak chciałabym, aby te czwartki były dla nas takim po prostu świętym dniem, gdzie nawet jeżeli pracujemy, jeżeli robimy inne rzeczy, to jednak cały czas w myślach jesteśmy razem i koncentrujemy się na tym, co piękne, na tym, co pozytywne, ale również dbamy o siebie, czyli ten czwartek tak można by było przeznaczyć na taki dzień takiego rozświetlania wszystkiego w Tobie, wszystkiego wokół Ciebie, porządkowania różnych rzeczy, tworzenia projektów, wizji, planów, co chcesz zrealizować w kolejnym czasie i później ukoronowanie o tej godzinie 20:20 spotykamy się na ceremonii, ale ten cały dzień był piękny i pozytywny. Czyli jeżeli mamy załatwić jakieś rzeczy, które są no może przykre, negatywne, jakieś takie bardziej związane z takim chaotycznym życiem, to zostawić to na inny dzień, a czwartek tak wykorzystać na przykład na spacer na łonie natury, na wyjście na zewnątrz. Jeżeli pracujesz, to na przykład w przerwie obiadowej wyjść na zewnątrz do parku, połączyć się z energiami, tymi boskimi energiami, które są obecne w naturze i tak krok po kroku przygotować się do naszej ceremonii o 20:20 i później przyjąć tę energię i tak rozpocząć kolejny czas, kolejny etap w naszym życiu, bo siły wyższe prowadzą nas teraz od czwartku do czwartku, czyli każdy tydzień ma jakąś specyficzną wibrację i jakieś specyficzne przesłanie i warto to w ten czwartek rozpocząć takim czystym dniem, pozytywnym dniem, zakończyć ze mną na ceremonii o 20:20 i jednocześnie rozpocząć kolejny nowy tydzień z tą taką motywacją, inspiracją, takim światłem wewnętrznym w sobie. Czyli ten czwartek to jest taki moment, gdzie ponownie aktywujemy to nasze wewnętrzne słońce, oczyszczamy wszystko, podwyższamy wibracje i z tą cudowną wibracją łączymy się z miejscami mocy, przeżywamy ceremonię i zaczynamy z taką pełną energią ten nowy tydzień. Czyli nasz tydzień zaczyna się w czwartek, nazwijmy to tak, nasz nowy tydzień. Zwróć uwagę, że czwartek jest również takim świętym dniem, bo jest wolny od rytuałów religijnych. Bo jeżeli byśmy wybrali na przykład sobotę, to jest zupełnie inna energia. Nie tylko inna planeta króluje w sobotę, ale również są rytuały różnych religii panujących. Tak samo niedziela. Poniedziałek jest również takim dniem rytualnym, ponieważ bardzo wiele osób ma negatywne nastawienie do poniedziałku i takie energie królują wokół nas. Wtorek ma zupełnie inną energię, środa ma inną energię. Tylko czwartek jest tym idealnym dniem, abyśmy spotykali się na ceremoniach. I na tym kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Wierz mi, że jestem niesamowicie tak podekscytowana, a jednocześnie moje ciało wymaga regeneracji, ponieważ był to dla mnie niesamowicie intensywny czas. Te dni, gdy przybyłam na Porto Santo do naszego dzisiejszego rytuału, był niesamowity, a chciałabym jutro jest środa, cały dzień przeznaczyć na taką regenerację, na takie odnowienie energetyczne, na taką, myślę, że kąpiel w oceanie też będzie mi bardzo potrzebna w takim zimnym, lodowatym oceanie. I w czwartek spotykamy się na naszej niesamowitej 84. ceremonii i zaczynamy kolejny tydzień. Zapraszam Cię z głębi mojego serca, bo będzie to bardzo wyjątkowe spotkanie, bardzo piękne spotkanie i przesłanie jest również bardzo, bardzo piękne, takie świetliste i rozpoczynamy kolejny bardzo wyjątkowy moment w Twoim życiu, w moim życiu, bo dla mnie również każda ceremonia to jest niesamowite przeżycie, to jest taki kawałek mojego życia i to jest również tak niesamowicie głębokie przeżycie energetyczne, że no nie można tego do niczego innego porównać. Dziękuję za wszystkie listy, za wszystkie komentarze, za wszystkie cudowne energie i za nasz dzisiejszy 79. rytuał dla Matki Ziemi. Do zobaczenia w czwartek, ale myślę, że zaraz po czwartku pojawią się znowu kolejne króciutkie filmiki. Wybacz, że nie mają one jeszcze idealnej jakości, ale
dopiero zaprzyjaźniłam się z moim narzędziem, mimo że już mam go już od dłuższego czasu, to jednak jakoś nie mogłam się do niego przekonać. Potrzebuję jeszcze taki styczek do tak zwanych selfie, ponieważ trzymając go w mojej dłoni, ja mam, no nie mam takiej długiej ręki, aby była dobra perspektywa i nagrywam twarz bardzo blisko i ona jest troszeczkę zniekształcona przez ten obiektyw. Dlatego dzisiaj czytałam troszeczkę na ten temat, że potrzebuję taki styk, żeby ten gimbal DJI, żeby go troszeczkę, Osmo Pocket, żeby go wystawić na pewną odległość i wtedy dopiero, gdy on jest na odpowiedniej odległości, to twarz ma normalne proporcje. A w tej chwili filmiki są troszeczkę prześwietlone, te dwa ostatnie filmiki, to jest dla mnie dopiero czas prób i eksperymentowania. Myślę, że każdy kolejny będzie lepszy i lepszy. Tak samo mikrofon, bo na przykład na Porto Santo jest cały czas wiatr, cały czas wieje wiatr i czasami pewnych słów nie słychać, czyli pewne dostawki, pewne różne rzeczy jeszcze będą mi do tego potrzebne. Ale za to ma on duży plus, bo możemy na przykład, mogę nagrywać, rozmawiać z Wami, gdy wędruję na przykład do różnych miejsc mocy, czy wędruję tak na łonie natury, mogę Wam bardzo dużo pokazać z mojego życia takiego prywatnego. A jak wiecie, ceremonie nagrywam przez iPad i no, chodzenie z iPadem wymaga również statywu i tak dalej i tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. Jak wiesz, mam również bardzo długi mikrofon, czyli kabel do mikrofonu, bo nie używam tak zwanego Bluetooth, ponieważ w ceremonii byłoby to no, niesamowite. Ceremonia musi odbyć się bez internetu, musi się odbyć bez Bluetooth, bez różnych takich fal, które mogłyby zakłócać energię, dlatego potrzebny jest mi zawsze statyw i bardzo długi kabel, żeby mnie było słychać. Natomiast z tym małym Osmo Pocket będzie chyba jakieś inne rozwiązanie, bo i tak jak nagrywam tylko kilka minut, bo jest to jego minus, że nagrywa tylko 6 minut chyba, czy 9 minut maksymalnie i potem tnie filmik na kawałki i brakuje pewnych rzeczy, które żeśmy powiedzieli, no ale jest przeznaczony do innej funkcji, takiego spontanicznego nagrywania selfie i myślę, że do tej funkcji go idealnie wykorzystam. Do zobaczenia wkrótce, Twoja Maria Bucardi.